Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was ponownie w grze Noita. No i właśnie kontynuujemy sobie ten nasz ranik, który w sumie nawet ciekawie się zapowiada. Powiem wam, że dawno... O nie! Powiedział dawno i za chwilę umrze. Ah, not today. All the ambulance, but not for me. O. Dobra, niech się troszeczkę to odregeneruje. Tam widzę, że jest duży Gaugan. No nie, nie zabijać mnie, nie zabijać mnie, gnoje. No, ty, co ty w Call of Duty grasz? Dobra, te są dosyć słabawe. Powiedział po czym... 5 HP, 5 HP, spierdzielamy. 7 HP. Teraz delikatnie, tam jest jeszcze krew. Tu jest jeszcze krew, troszeczkę może złapiemy jeszcze, co? 6 HP, no przecież ty jesteś wampir! Co ty jesteś wampir? Wampierz! Dobra. Dajmy sobie trochę feromonków, żeby nas nie atakowały. Gnoje. Idziemy niżej, idziemy niżej. Jak mnie zabije ten szczur, to normalnie parsknę śmiechem. Ja zauważyłem, że zawsze jak kończę odcinek, to w jednej chwili po prostu przegrywamy. Przecież miałem feromony! Miałem feromony, no bez jaj! No bez jaj! No dlaczego? Serio, to był rekord? To nie był rekord. No kurde, mieliśmy takie ładne perki już. Aj. No widzicie, jeden cios. A przed chwilą mówiłem Call the Ambulance. Dobra, jak tutaj tam się teraz trafiło? 17, 38, 3 pociski i bomby z tego co widzę, tak? Tak. Trochę lepiej na początek, no ale też bez rewelacji. Też bez rewelacji. Jezu, ale ta Noita jest czasem po prostu tak irytująca. A już mówiłem, kurde, jak mi się fajnie gra w tą Noitkę. Ale oczywiście nie, oczywiście nie. Oj, tam chyba widziałem serduszko, dobra. Przy początek więcej wampiryzmu nie biorę, bo jest bez sensu. Nasza postać wymiotuje sobie bez problemu przez właśnie krew, więc no, to jest głupota. Tracimy życie, a zarazem zyskujemy życie. To jest bez sensu. To jest naprawdę głupota. Kurde, no. Jestem zły, bo w sumie znów przegraliśmy w głupi sposób. Znów przegraliśmy w głupi sposób. Aha. No dobra. Masz tu bombkę. Wow. Ale walło, ale walło. Dobra, umieraj. Gałganiuchu. Teraz lecimy szybciej trochę w dół. Walimy ich na pyrkę. Zauważyłem, że ogólnie, jeżeli chodzi o walkę w Noicie, idzie mi lepiej, to prawda, idzie mi lepiej, znam już tą grę coraz lepiej. Jest to fakt. Bo już wiem, czego się mogę spodziewać w tej grze. No i po co ci to było? Dawajcie mi te pieniążki. I tak, pochodnia zapala twoją różkę. 38, 27, bez tasowania. Ale słabo mana. Przynajmniej mamy podpalenie teraz. Przynajmniej mamy podpalenie. Jedyny taki profit do przodu. O, tam ma kryta jeszcze. O nie, krew, 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 krew. Dobra, żyjemy. Nie jest źle, żyjemy, 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 bez problemu. No problem. Tak, tu jest zmiana pozycji niestety naszych confingów i chodzenia, więc staramy się... Ej, co to było? Czemu ty waliłeś? Czemu ty waliłeś, skoro tam nikogo nie było? Coś tam podwędziło różkę niestety. Coś albo ktoś nam podwędził różkę. Dobre pytanie, gdzie ona jest? Patrzcie, cyk. O!
I podpalony. O, tam jest szkatułeczka. Oby tylko nie bomba, proszę. Ile goldo? Ile goldziocha się trafiło? No serio, no i tam jest naprawdę RNG. Jest RNG. Pięta góra. Ej, tu nas chyba nie było jeszcze wcześniej. No i to naprawdę jest RNG totalnie. Totalnie na maksa RNG. Ale to chyba właśnie to sprawia, że ona jest taka cudowna, wiecie? Bo każda rozgrywka, którą tutaj prowadzimy, nawet jeżeli w sumie nie dojdziemy nie wiadomo gdzie, to i tak poniekąd nam coś pokazuje. Pokazuje, jak mniej więcej grać w tą grę. Dzięki temu właśnie wiemy o tej grze coraz więcej, a zarazem jakoś nam lepiej to idzie. Dobra, użyjmy bomby tutaj. W sumie nie o to mi chodziło, no ale dobra. Polimorfia. Wywalmy to. O, ale to piznie. Ale to piznie. Jeszcze nie wiem jak, ale to ładnie piznie. 3, 2, 1. Bum. I teraz tam piznie. I fire! Fajerwerki, to na nowy rok. To na nowy rok, kochani. Mam jeszcze jedną bombkę, to możemy upuścić tu bez problemu. Bez szału i bez rewelacji, powiem szczerze, ale przynajmniej odzyskaliśmy bombę. Tu coś się wylało. Masz swoją broń własną. I mamy tutaj kolejną różdżkę. Tylko jak my się do niej dostaniemy, to jest pytanie. Teoretycznie możemy przejść tędy. O nie, 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 nie. Dobra, umieraj. Co tu jest? No gdzie my jesteśmy? Na jakim my jesteśmy biomie? To nie wygląda jak ten nasz zwykły. Przynajmniej nie powinno tutaj nas jeszcze chyba być. Ciebie to ja nie znam. Czym ty walisz? A, ty walisz. Zapalone kopalnie. Dobra, tu nas jeszcze nie było ewidentnie. A wybaczcie, ale ja się tak trochę staram skupić na tej grze, żebyśmy tak szybko znów nie padli jak ostatnio. No naprawdę, wiecie co? Nie wiem dlaczego tak mam, ale zawsze jak przerywam nagrywanie, żeby zakończyć odcinek, zawsze muszę przegrać. Zawsze. To jest toksyczna skała jeszcze. Jak my się tu dostaniemy? Możemy spróbować walnąć bombę tu. Nie! Nie wyszło, dobra. Ewidentnie nie wyszło. Ale możemy podpalić tą. Pal się. Możemy to podpalić. Tu jest jeszcze ognik, cholera, no. Dobra, ale chyba ognika powinniśmy stłamsić dzięki temu. A jakie mamy w ogóle miksturki? Feromonów robaków, polimorfia, ambrozja i błoto. Tu już możemy wejść chyba. Palnijmy tutaj tą bombkę. Dobra, dostał jeszcze po nosie na szczęście. No, się zabije, bo tam jest woda. Nygus. Nygus. Au, 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 au. Dobra, kwasku, wylej się tam. Zamień się w tą wodę, zamień, zamień. Au, 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 au. Dobra. 1743. To już jest chyba fajniejsze. No dobra, też bez rewelacji. Wikajmy tutaj już to do końca. Bo ja chcę normalną wodę, nie chcę błota, bo ten marzy to sobie tutaj niestety, ale zalega. Były tu jakieś grzyby, cholera, co to jest?
Co to jest? Tego co pamiętam z dawnych, dawnych czasów, jak kiedyś ogarniałem Noite, to chyba na tym biomie jest znacznie więcej przedmiotów. Tylko też są znacznie cięższe moby. Ale co by ten odcinek był troszeczkę ciekawszy, myślę, że się tam przejdziemy. Tyk. Miej tą wodę w kwas, znaczy kwas w wodę. Trochę sobie napełniliśmy tego. Mam nadzieję, że tu nie było nic wybuchowego. Tam już było. Już widziałem. Czemu to nie wybuchło, skoro tam to rzucił? Halo? Halo, halo? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Zbieramy więcej wody, mam 59 HP. Nie jest to jakoś super mało. Wywalmy to. Wywalmy i to. Mam ostatnią bombę, trzeba też o tym pamiętać. Umierać mi tam. Nie, nie dam ci się postrzelić. Tym razem ci się nie dam postrzelić. W ogóle jesteśmy chyba gdzieś przy korzeniach tego drzewa. O właśnie, ja o tym sekrecie właśnie mówiłem. Mamy pochodnie, więc możemy tu śmiało wejść. Poniekąd to dobrze wyszło, że mamy tu pochodnie. No i chyba wykrakałem, prawda? Przyczyna utonięcie. Dobra, ale właśnie o ten secret mi chodziło, że tam dalej się da przejść. Oj kurczę, no i jak zwykle od początku, odbijający się napływ. To jest ciekawsze, ile to ma DPS-ów? Czy obrażenia? Dobra, to nie jest ciekawsze. To nie jest ciekawsze. Jezu, no nie mogę. Czemu jak zwykle ja się muszę dawać zabijać tak głupio? Dlaczego ja się tak muszę łatwo dawać zabijać? To w sumie z głupoty zrobiłem kamikadze, nie? To było moje kamikadze. O, się pali. I oczywiście jeszcze musiałem spaść, Bóg wie gdzie. A już miałem sporo kasy. Mogłem bez problemu wrócić. Miałem fajne nawet różdżki. To nie. Pewnie. Lepiej się dać zabić. Lepiej się dać zabić jak cymbał. Dobra. Idziemy w dół. Znów idziemy w dół. Ja to muszę w końcu zrobić. Muszę w końcu przejść na dół. Muszę zobaczyć, co jest niżej. Muszę zobaczyć, co jest po dżungli. Teoretycznie różdżki zaczynają się dopiero tak naprawdę od biomu zimowego. Ej, proszę mi tutaj nie rzucać dynamitem, bo mi to się nie podoba. O, mi się nie podoba, więc proszę tego nie robić. Jak w kodzie. Uuu, tam to piekło. Kurde, nie to. Nie, w prawo. W prawo czy w lewo? Olercia. Dobra, w lewo, nie w prawo. Poszło. To znów jest błoto, woda i torf. Dobra. Wylejmy to. I psi, psi. Jezu, naprawdę, jestem taka lama. Wzięło matko. Totalna lama. Dobra, zbieramy tą wodę stąd. Preferuję wodę niż błoto. Chociaż ostatnio nam ta woda dosyć źle wyszła. No, weź się umyj. Weź się umyj, człowieku. Uuu! Co to było? Czemu tak wybuchasz? Niby tego mobę znaliśmy, a jednak nie. Niby jednak nie.
kurde, mieliśmy tam już tyle golda. Zawalone kopalnie. O nie, żaba! Crazy Frog. Ubić żabkę. Ciekawe, czy znów mi się nie uda. Tu mam już 47 KP. O, właśnie. Tam, gdzie twoje miejsce, dziadu. No weź się obsikaj. Tu nic nie było. W ogóle żadnej różdżki jeszcze nie znaleźliśmy. Taka jest porażka na tym ranie. Wypij tą wodę. Ty nie lubisz pić wody chyba, co? Ewidentnie nie lubisz. Dobra, podpal się, może tu będzie przejście, ale nie, tu jest po lewej stronie przejście, dobra, nieważne. To nieważne, oho, ho. Tutaj tu na pewno nie wejdziemy. Nawet ja aż tak pazerny nie jestem, żeby tam polecieć. Ale boli, jak widzę, że to złoto tak marnieje. Jestem zbyt pazerna menda. Jeżeli chodzi o gry, to jestem zbyt pazerny. Tu się przyznaję. Bez bicia. Bez bicia się przyznaję. No kurde, nie ma żadnej różdżki. 304 golda, to nie jest dużo. To nie jest wcale dużo. Nie? Nie? Czemu to jest full moxium? Nie! Jak mi on tu wejdzie, to jest po mnie. Ja pierdzielę! Nie wierzę. Co my odkryliśmy znów? Oj. Kurde, no. Nie mogę przejść nawet poniżej pierwszej mapy. Co to jest? Kwas? Po co mi kwas? No to też jest bez rewelacji. Bez tego celownika to też jest bez rewelacji. No nie chce mi nic siąść. Naprawdę nic mi nie chce siąść. Normalnie już mi jest przykro. Wsiadłem z takim czystym umysłem do Noity. I jak zwykle muszę się zawieść pod tym względem. O ty, nie widziałem cię, gołganku. Teraz trochę idę na takiego Mortal Kombata. Oby tylko. O, myślałem, że tam jeszcze złoto spadło. Daj nam coś ciekawego. Dobra, to było ciekawe. To było moim zdaniem ciekawe. Ej, ale wiecie co? Chyba ta różdżka jest lepsza znacznie. O, ty we mnie tu rzucasz. O, i chyba to jest ten prunt. Prawda? Tak, to jest ten prunt. No. Ty, panie pająk. Proszę mnie tutaj w kulki sobie nie lecieć. No! Ciebie chyba Bóg opuścił. Serio, normalnie idę jak Rambo. Ło! Ło! Ale jestem dobry w tą grę. Ale jestem dobry w tą grę. Ej, normalnie ich w locie walę. Normalnie ich w locie walę. Kurde. No mówię, Rambo. Widzieliście to? Oni sami się po prostu rozpadają na mój widok. Tak było, nie zmyślam. Dobra, mam 600 golda, więc to jest poniekąd dobry pomysł, żeby sobie już stąd pójść. A nawet więcej niż
Dobra, no nie więcej niż 600, ale sporo już mamy. Ale kurde, no jeszcze z jedną różkę. O, dobrze, nie polazłem, jest tu HP up. HP up. Teraz nie przejdziesz przez to? Nie jesteś karateką. Ewidentnie nie jesteś karateką. Przynajmniej z jedną różdżkę. Z jedną jedyną. Proszę, dajcie mi, żebym miał dwie. Wtedy się poczuję lepiej. Dobra, tego nie będę robił. Kurde, naprawdę? O, kwasem nie. Spalę się. Kurwa, spalę się. Krew. Uf. 28 HP. Bardzo mądrze z twojej strony. Tak, wiem, już idę na dół. Tylko zobacz, co tam było. I idę na dół, bo nie chcę sobie spieprzyć tego HP upa. A jeszcze przyglądam się, że tam jest ten koleś, którego niezbyt lubię. Tak to jest, jak się nie ma wody. Obczajka, nic tam nie ma. Obczajka udana. Pająk. Krew. Dobra, nie, chyba idziemy stąd, wiecie? Dobra, idziemy stąd, bo ja już mam 632 golda, chcę przejść dalej jeszcze dzisiaj. Okidoki. Więc tak, kwas to my sobie wylejemy tutaj. Ło, ale to jest żrące. Będzie chyba trochę lipa, jak nas zaraz bogowie jeszcze owalą. No i kurwa, wykrakałeś, człowieku. Oto se polazłeś dalej. To se polazłeś dalej. No nie ma opcji, my go nie rozwalimy. Nie rozwalimy go, nie ma takiej opcji. No jest taki research. To nie. To nie, sorry, że tak się nie odzywam. Ale... staram się jakoś to ogarnąć. No właśnie, wszystko pięknie, ładnie, ale to mi się nie podoba. No nie, no ona jest koszmarna. Kurde, nie wiem co zrobić teraz. I to jest ciekawe. Ja nie wierzę w to, że i tak mi się uda przeżyć, dlatego tak kupuję wszystko, więc się nie przejmujcie tym. Ja po prostu próbuję przeżyć. Nie wiem, to tak... bez rewelacji. Co to jest za światło? Ono mi nie jest potrzebne w żaden sposób. Kurde, boję się, że on zaraz tu przyjdzie. Boję się, że on zaraz tu przyjdzie. Muszę się na niego przygotować jeszcze na szybko. Co tu się dzieje, przepraszam? Fuck? No właśnie, nie, nie ma szans. Nie ma szans, nie przebijemy się nawet przez niego. Nie ma opcji. Nie ma najmniejszej opcji. 15 HP. Nie ma najmniejszej opcji. Nie wiem czemu nie przebijaliśmy się w ogóle przez jego tarczkę. On w ogóle ma to w dupie. Padł. Ej, zabity po śmierci, ale zabity. Zabity. Dobra, jeszcze raz. Czemu ja tego kwasu nie wypieprzyłem? Czemu ja tego kwasu nie wypieprzyłem? Jezu, ja sobie nie mogę darować tego, dlaczego ja tylko nie wypieprzyłem? Ja mam berserkium teraz. Ale to będzie żałosny odcinek, po prostu będzie seria faili by me. O! Coś ciekawego. 15-25, maksymalna mana 390, 103 ładowania many. Przebijający strzał sprawia, że pociski przelatuje przez wrogów, ale jest szkodliwy dla rzucającego. No to już trochę ciężej.
Unoszący się łuk sprawia, że pocisk unosi się nad ziemią. Ej! Ale... O kurde. No, ej! Czemu ja ci nic nie robię? Co tu się dzieje? Ej, dobra. Nie wiem, co to było. Dlaczego on tak działa? Nie wiem, co to było, dlaczego go nie zabiłem. To fajnie kopie w ziemi w sumie. Ej, no serio, ja nic nie robię. Jezu, ale lipa. No oczywiście, jeszcze kwas, no bo co innego? Jak już coś mi się fajnego trafia, to oczywiście muszę się zatruć i nie mieć czym się nawet uleczyć. Aaaa! Czemu to jest takie słabe? Kop, 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 kop. A mi tak wody nie mam przecież. Bo to jest kwas pewnie, prawda? No ja, oczywiście, tak, no pewnie. Skwasuj się. No czemu ty się nie chcesz? Ty buraku cukrowy, upij się trochę. To jest kwas? Jeżeli to by było naprawdę zadające obrażenia, a nie tak sobie po prostu przechodzące przez... przeciwniku, to było fajne. To czemu to, kurde, nic nie robi przeciwnikom? Co, nie przebijesz się? Oczywiście, że to jest kwas. Toksyczny szlam. No jeszcze się zabij, pewnie. Nie spali, nie spali się. A się będę bawił. Naprawdę to się nie pali? No nie róbcie sobie jaj. No pewnie, jasne. No przecież to jest też woda, mikstura, woda, nie wiem. Jak ja tu wejdę, to się podpalę. A i tak nie. O, ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę ciężki. Naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo... A, dobra, umieramy, trudno. Nie podobała mi się ta... Nie podobało mi się to, co się odwalało. Dużo wędek teraz, czy różdżek, ale niestety... To chciało mi się bawić. Dobra, kochani, wiecie co? To będzie na tyle w tym odcinku. Ja wiem, że nie było rewelacyjnie. No ale cóż, i takie odcinki niestety również muszą być. No dobra, trafiło nam się pociski i znów kryształy. Te kryształy jednak nam troszeczkę szczęścia przynoszą. Tak więc, kochani, ja tym razem naprawdę postaram się. W następnym odcinku przejdziemy na dół, choćby nie wiem co. Choćby miał ten materiał pociąć, to i tak to zrobimy. Dobra, to pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej!